przyzwyczailiśmy się przez długie, długie lata, że to wszystko tak nam wzrastało, i dochody, i wydatki, i to była sytuacja dość komfortowa w tworzeniu budżetu, bo jeżeli wiedzieliśmy, że nie może być mniej, tylko może być więcej, to kwestia tylko o jaki wskaźnik wzrostu te dochody i później wydatki odpowiednio planowaliśmy. Natomiast tutaj te uwarunkowania zewnętrzne są takie, które no musimy to przyjmować, uwzględniać, i one w pewnym sensie stanowią nową sytuację, nową jakość w konstruowaniu budżetów samorządów terytorialnych, również i samorządu miasta Suwałki. Te pewne powiązania pomiędzy decyzjami tymi, które zapadają gdzieś tam na górze w Sejmie czy też w rządzie, to one w pewnym sensie determinują pewne rozwiązania tutaj już na szczeblu tym lokalnym. No i z taką sytuacją mamy miejsce już w tym roku i w przyszłym roku, i w pewnym sensie to również ma swoje odbicie w tym budżecie, które będziemy za chwileczkę prezentowali. Natomiast sobie poradziliśmy z złożeniem tego planu finansowego na przyszły rok. Nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, że to będzie załamanie finansów publicznych miasta Suwałki, że już tutaj koniec, nic się nie będzie działo, bo przeinwestowaliśmy, że nie będzie środków na inwestycje. Nic z tych rzeczy, jak się Państwo przekonacie, stan w tym projekcie jest inny. Natomiast musimy oczywiście racjonalizować działanie samorządu, optymalizować tam, gdzie ta optymalizacja jest niezbędna, potrzebna, gdzie są jakieś rezerwy. No i oczywiście racjonalnie gospodarować zasobami finansowymi budżetu naszego miasta. Zresztą obliguje nas do tego ustawa o finansach publicznych. Dochody mamy, jak Państwo widzicie, zaplanowane na poziomie niższym niż plan roku 2019 roku. Tylko ten plan roku 2019 roku jest aktualny na teraz. Natomiast gdybyśmy sięgnęli do grudnia ubiegłego roku, czy tam listopada, też ten budżet w projekcie wyglądał inaczej. Dochody bieżące mamy wyższe niż plan bieżącego roku, bo w tym roku planujemy, że one będą na poziomie 437 milionów złotych, a planujemy dochody bieżące na poziomie 449 milionów złotych. Dochody majątkowe. W dochodach majątkowych sytuacja nie jest zła, ja to tak określam. Oczywiście rok 2019 jest rokiem no takim bardzo dobrym dla samorządu, bo w tym roku no, rekordową ilość inwestycji wykonaliśmy, i to inwestycji wspieranych ze środków Unii Europejskiej, no ale tutaj oczywiście to była rekordowa dawka zewnętrznych środków finansowych, której już no teraz spodziewać się nie należy, bo przede wszystkim te fundusze z Unii Europejskiej, one są już prawie na wyczerpaniu. Jeszcze, jak Państwo przekonacie się, mamy sporo środków tych zewnętrznych, ale unijnych i nie tylko unijnych, również z budżetu państwa. Niemniej jednak no, sytuacja już jest troszeczkę słabsza niż w tym jeszcze kończącym się roku 2019. Wydatki budżetowe mamy ustawione na poziomie 496 ponad milionów złotych. Jest to też kwota wyższa niż rok bieżący. I tutaj w bieżących wydatkach mamy kwotę 433 milionów złotych, prawie 434 miliony. W porównaniu do roku 2019 widzimy, że te wydatki bieżące wzrastają, ale wzrastają z wielu powodów, z wielu przyczyn. Można powiedzieć, to jest trochę też tak
przekłamanie, bo w tym całym, w tym ogólnym zestawieniu są również takie wydatki bieżące, które my finansujemy środkami zewnętrznymi, środkami Unii Europejskiej. Ale nie oszukujmy się, wydatki bieżące nam systematycznie z roku na rok rosną, bo rosną no, wynagrodzenia pracowników samorządowych, rosną opłaty za media, za utrzymanie obiektów, budynków i energia elektryczna i energia cieplna. To wszystko powoduje wzrost wydatków bieżących. No i co chodzi o wydatki majątkowe, to jest dobry poziom. Oczywiście w stosunku do rekordowego roku 2019, no daleko nam będzie w przyszłym roku, ale te 62,5 miliona złotych, to jest naprawdę dobry poziom wydatków majątkowych, inwestycji, to jest poziom lepszy niż rok 2018, bo tam było 50 kilka milionów w wykonaniu. Czyli tutaj realizujemy sporo interesujących inwestycji, ale te wszystkie inwestycje, te wydatki majątkowe realizowane w tym zestawieniu są takie, na które mamy środki zewnętrzne. Jak zestawimy dochody i wydatki, mamy oczywiście wynik budżetu, ten wynik jest ujemny, mamy deficyt 10 milionów 314 tysięcy złotych. Mamy oczywiście wymagano przez przepisy prawa nadwyżkę operacyjną 16 milionów złotych, która to nadwyżka oczywiście no, będzie przeznaczona na między innymi część tej nadwyżki pójdzie na inwestycje. Jak jest deficyt? To oczywiście ten deficyt musi być pokryty czymś. Najczęściej deficyty pokrywamy kredytem, czasami wolne środki. Zobaczymy, jakie te wolne środki będą na koniec bieżącego 2019 roku. No ale tutaj zakładamy w projekcie budżetu, że ten deficyt 10-milionowy pokrywamy kredytem bankowym. Ten kredyt bankowy, który jest planowany do pozyskania, to jest 25 211 tysięcy złotych. On będzie przeznaczony na pokrycie tego deficytu, tych 10 300 tysięcy, plus na spłatę no, tych rat kredytów, które przypadają. Okres zapadalności spłaty kredytu zapada w roku 2020. Oczywiście to jest rzecz, która no, nie powinna być, ten deficyt, budżet powinien być zrównoważony, ale on jest lepiej zrównoważony niż budżet bieżącego roku. W tym roku deficyt prawie 65 milionów złotych. Natomiast zdajemy sobie sprawę, zresztą zobaczycie Państwo, jakie będzie zadłużenie miasta, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba zaciągania w tej wysokości tego kredytu, tak jak mówiłem, zobaczymy, jakie będą wolne środki finansowe na koniec bieżącego roku, które możemy przeznaczyć na pokrycie deficytu. Także sytuacja, jak zawsze, pewnie dynamicznie będzie zmieniała się z miesiąca na miesiąc w trakcie realizacji właśnie tego budżetu w przyszłym roku. Skąd biorą się pieniądze w naszym budżecie? No, my, szanowni Państwo, jesteśmy takim miastem, gdzie tych dochodów własnych nie mamy zbyt wiele. Są lepsze miasta w Polsce, które tych dochodów własnych mają więcej. Oczywiście w proporcji do całej kwoty dochodów i ich budżetów. Natomiast no, mamy, jak widzicie, spore środki w budżecie subwencji. Ona wynosi ogółem 120, prawie 9 milionów złotych. Subwencja oświatowa 111 ponad milionów złotych. I z dotacji. Te dotacje tutaj w kwocie prawie 141 milionów, to one są przeznaczone na realizację tych zadań państwowych, rządowych. No, to są olbrzymie pieniądze, ponad 70 milionów na 500+. Na niektóre formy pomocy społecznej, są dotacje ze środków Unii Europejskiej, też w tej kwocie prawie 26,5 miliona złotych.
No i te dochody własne z własnych podatków, opłat i z udziałów w PIT-cie i w CIT-cie, i też o tych udziałach będę mówił. Mamy też zaplanowane pieniążki z tytułu udziału w PIT-cie i w CIT-cie. To są plany ministra finansów. Każdego roku w październiku otrzymujemy pisemną informację na temat założeń ministra, tak jak zresztą wszystkie samorządy, jakie te wielkości samorządy powinny przyjąć w swoich planach finansowych, budżetach na przyszły rok. I tutaj widzicie Państwo, że troszeczkę nam zaplanowano mniej niż mamy plan roku 2019. Ja jeszcze tam później do tego nawiążę trochę. Podatki, opłaty lokalne, to co od nas jest w całości uzależnione, mamy wyższe, bo w tym roku mamy plan 76 milionów 300 tysięcy, a planujemy w granicach 80 milionów w przyszłym roku z tego źródła uzyskać. No i dochody z mienia komunalnego, między innymi ze sprzedaży mieszkań komunalnych na poziomie 2019 roku planujemy, czy ponad 28 milionów złotych, pozostałe dochody 20 milionów 700 tysięcy złotych. I tutaj widzicie Państwo, co chodzi o dochody z udziału w PIT-cie i w CIT-cie, jak to wygląda u nas na przestrzeni, w ujęciu takim dynamicznym, aż od roku 2014. Ten mniejszy słupek to są dochody w CIT-cie, czyli od firm, podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, firmy, ile płacą w stosunku do podatników osób fizycznych. To raz niedużo, z drugiej strony mamy inne udziały, bo my mamy w PIT-cie prawie połowę, tam bez jakichś tam resztówek, ale połowę naszego PIT-u trafia przez Ministerstwo Finansów tutaj do kasy samorządu, do miasta, natomiast w CIT-cie tam jest chyba około 10%. Tutaj my mamy też swoją specyfikę. Bardzo wiele firm kiedyś tam zainwestowało w strefie ekonomicznej, uzyskało zwolnienie z podatku dochodowego i ten podatek dochodowy po prostu nie jest płacony z racji tych inwestycji. No wiadomo, że teraz tych inwestycji nie ma, ze zwolnień nie wydaje strefa na Suwałki, bo jesteśmy, można powiedzieć, w mniej korzystnej sytuacji. Ta ustawa, która weszła w życie od 1 stycznia ubiegłego roku, ona dla nas zmniejszyła naszą atrakcyjność inwestycyjną w zdecydowany sposób. Odbiciem tego jest to, że strefa ekonomiczna chyba nie wydała żadnego pozwolenia przez ponad rok tutaj dla firmy, która by zainstalowała się w Suwałkach, po strefie suwalskiej, chociaż teraz no nie ma strefy, pod strefy, cała Polska jest strefą. W tym roku mam nadzieję, że uda nam się z PIT-u wykonać ponad 84 miliony złotych. O te 2 miliony złotych w przyszłym roku będzie mniej. Gdyby w tym tempie, które było w poprzednich latach, ta dynamika wzrostu, no to byśmy mieli tak 13,5 miliona więcej. A tak mamy 2 miliony mniej. No ale to są decyzje, które można powiedzieć od nas nie zależą. Ale nas dotyczą bezpośrednio i fajnie, bo ja nawet sam policzyłem kiedyś, ile ja zyskam na podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, bo te mamy koszty uzyskania przychodu i myślę, że jak Państwo już odczuliście to w przelewach za październik, powinno tam trochę wzrosnąć netto do wypłaty. Nie wiem, ile u Państwa wzrosło, ale ja sobie policzyłem ile. Czyli już, można powiedzieć, mieliśmy podwyżkę wynagrodzeń. Podwyżkę wynagrodzeń poprzez podwyższenie kosztów uzyskania przychodów i zmniejszenie obciążenia w pierwszym przedziale skali podatkowej z 18 na 17%. No oczywiście młodzi to jeszcze mają ten specjalny bonus do 26 roku życia. Po prostu nie płacą podatków, nie? Nie wiem, z Państwa większość dotyczy to pewnie, co? Na co przeznaczamy środki finansowe? Oświata i wychowanie.
148 milionów to są wydatki bieżące, bez inwestycji. Tych inwestycji tam w świecie, jak Państwo przekonacie się, jest tam ponad 27 milionów. No i oczywiście tu mieliśmy środki finansowe dość duże z Unii Europejskiej na wydatki bieżące w tym dziale. To realizacja fajnych takich projektów, które no już kończą się w tym roku. Między innymi tam wolne szkolenie. I tutaj te mniejsze środki będą, zakładamy, że będziemy dysponowali mniejszymi środkami z Unii Europejskiej na oświatę w przyszłym roku. Jak porównacie Państwo rok, plan roku 2020 do 2019, to widzicie, że nawet jest mniej tych wydatków na oświatę, bieżących, bo to nie, to nie jest. To jest złudne, bo są pewne przekłamania. Między innymi w roku 2019 3 400 000 to są wydatki związane z obsługą finansowo-księgową szkół, przedszkoli. One są w oświacie, w tym dziale 801. W przyszłym roku od 1 stycznia będzie CUF, Centrum Usług Wspólnych. I wzrosną wydatki w administracji, a spadną w oświacie i wychowaniu poprzez właśnie utworzenie tego centrum rozliczeniowego. To jest właśnie ta różnica i plus różnica w tych wydatkach finansowanych z zewnątrz Unii Europejskiej. Ja myślę, że co najmniej to jeszcze będzie rezerwy. Panie prezydencie, rezerwy celowe, które no są na przyszły rok planowane. One są w odrębnym dziale, natomiast w tym roku one są praktycznie wszystkie już uruchomione i znajdują się w dziale 801. Na koniec roku przyszłego, obym się mylił, ale to będzie pewnie 155 milionów jak drut. Rodzina, widzicie Państwo też znaczący wzrost z 88 milionów na 104,5 miliona złotych, a to wynika z faktu, że od 1 lipca już pierwsze dziecko jest objęte tym programem 500+. No i tu jest ten przyrost znaczący. Jeszcze jak dodamy pomoc społeczną, no 29 milionów w tym roku, 30 milionów, ale to jest wyjściówka. Będą w trakcie roku uruchomiane dodatkowe środki z budżetu państwa na pomoc społeczną i to na pewno przekroczy grubo 30 milionów złotych. No to szeroko rozumiana pomoc społeczna wraz z rodziną pewnie podejdzie pod około 140 milionów złotych w przyszłym roku. Administracja publiczna, tak to co mówiłem, ona jest inaczej tu wygląda, bo ten CUF tutaj wchodzi, Centrum Usług Wspólnych. I to 3 400 000 złotych. Mamy nadzieję i tutaj nie ukrywam, że to centrum spowoduje również racjonalizację wydatków na obsługę finansowo, księgowo, kadrowo naszych jednostek. No i oczywiście później w dalszej kolejności gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to jest to kwota ponad 20 milionów złotych, no, ona jest zbieżna z tym, co mamy w tym roku. Kultura fizyczna, planujemy 20 milionów 280 tysięcy, a rok 2019-18 tu jest kwota około 1 350 tysięcy, wstępnie wyszacowana jako kwota, która będzie potrzebna na funkcjonowanie Suwałki Arena. Wraz z zatrudnieniem pracowników i wraz z mediami, które tak naprawdę jeszcze nie wiemy do końca, ile będą nas kosztować, ale mamy tam orientację, jakie są urządzenia zainstalowane, około 1 350 000, tak szacuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Transport i łączność mamy 16 milionów, prawie 17. Tu oczywiście jest komunikacja miejska i inwestycje. Bieżące utrzymanie dróg. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Mamy trzy nasze jednostki i to są właśnie
ich wydatki głównie tutaj, nasze dotacje na działalność tych trzech jednostek, czyli SOK, Muzeum Okręgowe i Biblioteka Publiczna, gospodarka mieszkaniowa, też kwota jest bardzo podobna do tej z bieżącego roku. No i oczywiście w budżecie musimy pewne założenia przyjąć i te założenia wynikają z tych dokumentów, z tych uchwał, które już funkcjonują. Musimy mieć pokrycie tego bonu żłobkowego, który niedawno został wdrożony. Ja podpisuję decyzję. Pewnie około 100 decyzji już zostało wydanych na ten bon żłobkowy, na podwyżki wynagrodzeń. Ta podwyżka wynikająca z wzrostu najniższego wynagrodzenia i wyłączenia z tego najniższego wynagrodzenia dodatku stażowego pochłonie według nas kwotę 3 354 000 zł i obejmie grupę ponad 660 pracowników. I mamy jeszcze dodatkową kwotę w rezerwie 2 milionów złotych dla pozostałej grupy pracowników. Tu oczywiście nie ma nauczycieli. Nauczyciele są inaczej traktowani. Zobaczymy, kiedy ta podwyżka będzie. Zapowiadana jest, że od 1 września przyszłego roku. Zobaczymy. Ale musimy również pomyśleć o wzroście wynagrodzeń dla innych pracowników samorządowych. Również jest duża presja na wzrost wynagrodzeń w naszych spółkach komunalnych. Też sygnalizują właśnie prezesi tych spółek, że jest oczekiwanie wzrostu wynagrodzeń. Mamy rezerwy na odprawy i świadczenie tam pracownicze jednorazowe 2,5 miliona złotych, bo jest jednak jakaś rotacja, jakiś ruch w kadrach, no i z racji tej, że dotyczy nas wszystkich ustawa o pracownikach samorządowych, przy odejściu na emeryturę jest wypłacana odprawa 6-miesięczna i tutaj te środki musimy mieć zabezpieczone na odejścia tych osób, które zdecydują się na taki krok. No, budżet obywatelski 2 600 000, 100 000 w wydatkach bieżących i 2,5 miliona w wydatkach inwestycyjnych. Spełniały ten wymóg, żeby było co najmniej 0,5% wydatków budżetowych. Dotacje na rzecz organizacji pozarządowych, popatrzcie Państwo, 5 milionów złotych. Jeżeli dodałbym tutaj kwotę stypendiów sportowych, tych specjalnych, które też nie są małe, to jesteśmy pewnie rekordzistą wśród miast średnich. Dotacje pozostałe na ochronę zabytków, na zmianę źródeł ciepła, na modernizację rodzinnych ogrodów działkowych 100 tysięcy. Tutaj, co chodzi o zmianę źródeł ciepła, nosimy się z zamiarem skorygowania trochę tego naszego programu i prawdopodobnie nie będziemy dotowali wymiany ciepła takiego pieca fizycznego na fizyczny. Będziemy dotowali tylko przyłącza do sieci ciepłowniczej, do sieci gazowniczej. Ale tutaj jeszcze dyskusja na ten temat jest przed nami. Nakłady inwestycyjne. To, co pokazywałem, 62,5 miliona złotych. No, w stosunku do tego roku widać, że jest duża dysproporcja. No ale skupiliśmy uwagę przede wszystkim na tych inwestycjach, które są wspierane środkami zewnętrznymi. I tak może po kolei. Pierwsza kwestia, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych. Jest to drugi etap, nasze przedszkola. 10 milionów. Chcemy zadanie wykonać do końca przyszłego roku. Mamy już ogłoszone na część tych przedszkoli przetargi. Oczekujemy na składanie ofert. No i są środki zewnętrzne, są środki z RPO tutaj na ten cel. Dokończenie budowy drogi wojewódzkiej, trzeci etap, czyli tutaj połączenie ulicy Sejneńskiej z ulicą Utrata, 8 milionów 229 tysięcy, też mamy środki z Unii Europejskiej. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście, trzeci etap, tylko 7,5 miliona.
to z tej dużej puli 30-milionowej, wartość projektu 30 milionów, to to autobusy, ścieżki tam rowerowe, rower miejski, przebudowa układu komunikacyjnego, tablice informacyjne na przystankach. To jest ten duży projekt, ale w przyszłym roku tylko 7,5 miliona z tego projektu. Szkoła podstawowa numer 4. To jest zadanie, które realizujemy z własnych środków. W całości. Tutaj nie mamy wsparcia zewnętrznego. Rozbudowa ta to około 10 milionów złotych, z tego co pamiętam. W przyszłym roku no, chcemy, żeby ta szkoła zafunkcjonowała od 1 września z nowym rokiem szkolnym, żeby dobudowywana ta część już była przekazana do użytkowania. My mamy dwa zadania dotyczące, chociaż tutaj widzę jedno, tylko zespół szkół numer 6, kształcenie zawodowe i ten obiekt, który tam powstaje, to jest 7 milionów złotych ponad. Też mamy tutaj dofinansowanie z RPO. Wykup nieruchomości, jak każdego roku, no, są duże pieniądze nam potrzebne na to, żeby no, jeżeli chcemy cokolwiek robić i porządkować, no to, to musimy mieć zagwarantowane środki finansowe. Złożyliśmy też wniosek, jak Państwo wiecie, w ramach rewitalizacji miasta na renowację naszych kamienic zabytkowych, kościuszki 18, 20, 26. Również otrzymaliśmy środki finansowe na drugi etap wymiany oświetlenia ulicznego, na oświetlenie LED-owe. Jeżeli ten drugi etap wykonamy, a chcemy wykonać gdzieś tam do połowy przyszłego roku, to można powiedzieć, że praktycznie całe miasto będzie już z tym oświetleniem LED-owym. Oprócz tego nowoczesnego oświetlenia, które niedawno zostało zakupione, niech ono jeszcze kilka lat pofunkcjonuje, to wtedy może wymienimy, ale tam około tylko 1000 lamp zostanie w Suwałkach na ponad 6,5 tysiąca tych lamp oświetleniowych w mieście. No, chcemy dokończyć to zadanie przy Kościuszki 6, tam gdzie ten żłobek miejski, mam nadzieję, że w końcówce tego roku zafunkcjonuje, i wybudować parking tam od tego osiedla, które jest. No, to będzie parking, który no, będzie gdzie wykorzystywany dla rodziców przywożących swoje pociechy do żłobka. Budowa ulicy Andrzeja Wajdy. To jest ta uliczka, która jest krótką uliczką przy moście na ulicy 24 sierpnia do łaźni. Chcemy część chociaż tych robót wykonać. Być może uda nam się uzyskać dofinansowanie tutaj, ale dobrze byłoby, żeby też te bulwary uporządkować do wakacji. Przy tych założeniach, które przedstawiłem, jeżeli będzie tak jak planujemy, to na koniec przyszłego roku zadłużenie miasta by wynosiło 225 milionów ponad złotych. Wzrośnie 10 milionów. Tak, i to jest wzrost o 10 milionów, kredyt 25, tylko pokrywamy oczywiście, spłacamy 15 na spłatę, 10 na pokrycie deficytu budżetowego. No i ten wskaźnik 46 i 46 idealnie się zgodziło. Po przecinku on oczywiście spełnia wszelkie wymagania i też co chodzi o wskaźniki spłaty zadłużenia, te roczne wskaźniki, no, ten budżet musi spełniać, bo inaczej być nie może. Jest to budżet bezpieczny, budżet prorozwojowy, budżet, który kontynuuje ten pozytywne zmiany przeobrażone w naszym mieście. Nie jest to budżet kryzysu. Z perspektywy skarbnika może to wyglądać troszkę inaczej niż z perspektywy pana prezydenta, ale skarbnik jest tylko narzędziem w ręku pana prezydenta do kształtowania tego instrumentu, jakim jest budżet. My ze swojej strony, tutaj jako ludzie pracujący w finansach, staramy się, aby te nasze wyliczenia były jak najbardziej optymalne, trafne. Przez wiele lat udaje nam się to zrobić. Natomiast nieprzewidywalność pewnego rodzaju decyzji, które zaskakują nas, no powoduje to, że nie jesteśmy do końca pewni, czy to, co zrobiliśmy, znajdzie odzwierciedlenie w wykonaniu. No, czy akurat to jest trafne. No. Bo chociażby
bardzo słuszne, prawda, dla większości ludzi obniżenie obciążeń podatkowych. No jednak w trakcie roku spowodowało, że występują pewnego rodzaju napięcia, że środki, na które liczyliśmy, nie wpłyną do budżetu. To samo zmniejszenie dynamiki wpływów z tych źródeł udziałowych, no powoduje to, że nie mamy do swojej dyspozycji kilkunastu milionów złotych, na które bardzo, bardzo liczyliśmy. No ale jest taka sytuacja, jaka jest. Musimy się w tym znaleźć i próbować działać i stworzyć ten budżet w tych warunkach, żeby on był jak najbardziej optymalny. Ze swojej strony zwiększanie zadłużenia dla mnie no jest bardzo, bardzo bolesne. No ale nie mam innej możliwości zrealizowania, tak jak mówił pan prezydent, zadań inwestycyjnych, na które pozyskaliśmy już pieniądze i teraz zrezygnujemy z 30 kilku milionów złotych, nie zaciągając tego kolejnego długu w wysokości 10 milionów i nie zrealizujemy bardzo ważnych dla społeczności lokalnej inwestycji. No, to trzeba zważyć i na razie, tak jak ważymy, sądzę, że te decyzje są słuszne.